to, co się ma zapomnieć, czego nie ma. No właśnie, Kasiu, zacytowałaś tekst swojej piosenki. Powiedz, skąd pomysł na tak radosną, tak pozytywny utwór, skierowany w większej, bardziej chyba mierze do młodzieży? Oj tam, do młodzieży, akurat do wszystkich. Wszyscy w końcu jesteśmy młodzi w środku. Skąd? No, przyjaźnię się bardzo z taką wielką gwiazdą izraelską. Nie lubię słowa gwiazda. Artystą izraelskim, który jest naprawdę znany na całym świecie, Idan Reichel, który ma podobne do mnie... ma podobne do mnie... Jej, przepraszam. Ma podobne do mnie jakąś pewną filozofię muzyki, żeby łączyć wiele kultur. On łączy na przykład muzykę somalijską, etiopską, amharską. Sam też pochodzący mimo wszystko z jakiegoś takiego międzynarodowego kraju, jakim jest Izrael, bo przecież na izraelską społeczność jakby nie patrzeć, mnóstwo narodowości się składa i mnóstwo naleciałości, mnóstwo kultur, tradycji. Ja zawsze też chciałam podróżować uchem po mapie, więc jakoś tak się gdzieś znaleźliśmy. Już 2 lata temu Idan nagrał mi na telefon melodię do Po co i ja obiecałam mu, że w przeciągu miesiąca napiszę tekst, ale nie zrobiłam tego. No ale jest jednak, powstało po co, wróciłaś właśnie z tym... Po to powstało. Być może po prostu musiałam poczuć takie zmęczenie i smutek z powodu tego, co się dzieje w naszym kraju, z tego podzielenia, z tej gnuśności jakiejś takiej. Chcę żyć w dobrym świecie, chcę, żeby było pozytywnie i pomyślałam sobie, że potrzebna jest piosenka o takim przekazie, więc voilà. Wróciłaś właśnie z utworem Po co? Ja nigdzie się nie wybierałam, ja nigdzie nie wracałam, nie poszłam, to nie wracałam. Nagrałaś nowy utwór Po co? Powiedz, czy to prawda, że bilety na warszawski koncert już się wyprzedały? Prawda, na 5 miesięcy przed koncertem wyprzedały się, ale z szacunku do naszej cudownej publiczności, którą bardzo szanuję, którą bardzo kocham, bez której absolutnie nie istnieje, postanowiliśmy następnego dnia dodać kolejny koncert, więc zapraszam serdecznie, jeszcze bilety są.